Dzień dobry, witam Państwa na konferencji dotyczącej uboju rytualnego. Jest ze mną Dorota Wieland z organizacji, które zajmują się, przedstawicielka organizacji, które zajmują się dobrostanem zwierząt, Jus Animalia, tak? Stowarzyszenia. Będziemy dzisiaj rozmawiali na temat obywatelskiego projektu dotyczącego przywrócenia uboju rytualnego. To jest projekt, który będzie procedowany jutro podczas posiedzenia Sejmu. Projekt, który jest projektem, kopią tak naprawdę projektu, który był już w Sejmie dyskutowany, projektu, który był procedowany i który został przez Sejm odrzucony. Projektu, który budził wiele zastrzeżeń, kontrowersji, projektu, który miał wiele błędów, zawierał błędy nie tylko natury legislacyjnej, redakcyjnej, ale przede wszystkim zawierał wiele zafałszowanych informacji, danych, szczególnie uzasadnienie, które po prostu nie odzwierciedlało rzeczywistego stanu dotyczącego uboju rytualnego. I w związku z tym uważamy jako Twój ruch, jako klub poselski Twojego ruchu, że ten projekt obywatelski nie powinien być po prostu procedowany w Sejmie. W związku z tym jutro podczas posiedzenia Sejmu złożymy wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu tego projektu obywatelskiego dotyczącego uboju rytualnego, uznając, że nie zmieniły się też przez te ostatnie kilkanaście miesięcy warunki w Polsce, sytuacja w Polsce tak, żeby ubój rytualny, który jest szczególnie niehumanitarny, który tak naprawdę cofa nas cywilizacyjnie w tym rozumieniu dobrostanu zwierząt, żeby ten projekt po prostu nie był procedowany. I taki wniosek jutro podczas pierwszego czytania Klub Poselski Twój Ruch złoży. Oddaję głos Dorocie Wieland, która przedstawi argumenty, dla których nie powinniśmy zajmować się tym projektem ustawy. Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu, Dorota Wieland, Fundacja na Rzecz Ochrony Zwierząt Jus Animalia. Proszę Państwa, ja dzisiaj w takiej może nietypowej roli, bo będąc przedstawicielem Organizacji Ochrony Zwierząt, nie będę dzisiaj wyjątkowo mówić o okrucieństwie, jakim jest ubój rytualny, o niehumanitarności, to wszystko, co wspomniał już tutaj pan poseł Biedroń. Natomiast chciałabym się skupić na karygodnych błędach, a przede wszystkim na ordynarnych próbach wprowadzenia w błąd i oszukania zarówno społeczeństwa, jak i przede wszystkim Wysokiej Izby, Sejmu, posłów, parlamentarzystów i opinii publicznej, które to nieprawdziwe stwierdzenia, a wręcz kłamstwa znajdują się w uzasadnieniu i do tego obywatelskiego projektu. Podam Państwu kilka przykładów, ponieważ tam w zasadzie w każdym akapicie znajdują się co najmniej nieścisłości, a bardzo często właśnie nieprawdziwe stwierdzenia. W uzasadnieniu w ogóle należy powiedzieć, że ten projekt, uzasadnienie projektu skupia się na potrzebach gospodarczych i uzasadnienie roztacza katastrofalne wizje niemalże upadku polskiego rolnictwa w przypadku nieprzywrócenia uboju rytualnego w Polsce. Chciałam przypomnieć Państwu, że ubój rytualny bez ogłuszenia obowiązuje w Polsce już 17 miesięcy od 1 stycznia 2013 roku i żadna z tych prognoz, przy czym uzasadnienie zostało przepisane z tego projektu rządowego zeszłorocznego, prawda? Więc żadna z tych prognoz nie spełniła się, nie sprawdziła się, wręcz przeciwnie. I tak na przykład w uzasadnieniu wnioskodawcy podają, że obecnie cena skupu 1 kg mięsa wołowego wynosi 2 zł za kilogram, co daje 1500 zł za sztukę. To jest argument, który miałby przekonać o niskiej dochodowości, o spadku dochodowości hodowli bydła. Prawdziwa informacja, i to są informacje oficjalne podane na stronie Ministerstwa Rolnictwa, jest taka, że cena bydła wynosi oferowana w skupie, wynosi około 6 zł, czyli trzykrotnie w uzasadnieniu
zaniżono cenę skupu po to, żeby wywrzeć wrażenie na społeczeństwie, na opinii publicznej, również na posłach, czyli posłużono się po prostu nieprawdą. Co więcej, jak wynikają dalsze te kalkulacje, jak wyglądają te dalsze kalkulacje, nie wiadomo, ponieważ wnioskodawca wyjął z uzasadnienia stronę 7, więc projekt został złożony do Sejmu niekompletny. I te najważniejsze informacje, które miałyby przekonać posłów o tej gospodarczej, ekonomicznej konieczności przywrócenia uboju rytualnego, po prostu w uzasadnieniu się nie znalazły. Więc projekt jest niekompletny i to jest również zarzut taki formalno-prawny, dla którego Sejm nie może w tej sytuacji, posłowie nie mogą dokonać właściwej oceny czy rzetelnej oceny skutków regulacji, oceny skutków tej regulacji, ponieważ są pozbawieni istotnych danych, a te dane statystyczne, które są podawane, są po prostu nieprawdziwe. Dalej, mówi się o tym, że w przypadku nieprzywrócenia uboju rytualnego załamie się eksport nasz, tak? I że nastąpią jakieś dramatyczne sytuacje i bankructwa. To jest również nieprawda, dlatego że dane, oficjalne dane Instytutu Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej i znajdujące się również dostępne, ogólnodostępne na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, świadczą o tym, że jeśli chodzi o rynek mięsa wołowego i o rynek wołowiny, to nie tylko w 2013 roku, czyli po wejściu w życie zakazu, całkowitego zakazu uboju rytualnego, nie nastąpił spadek tej produkcji, ale wręcz w stosunku do roku 2012, rok do roku, wartość eksportu polskiej wołowiny wzrosła o prawie milion. Wzrost produkcji wołowiny również nastąpił i w związku z tym nie jest prawdą, że coś się tutaj załamało. Załamało się już wcześniej, w 2012 roku i problemy polskiego rynku mięsnego wynikły z dwóch powodów. I eksport do Turcji, do Izraela i do krajów arabskich spadł w 2012 roku, wtedy, kiedy jeszcze ubój rytualny był dozwolony. A dlaczego? Po pierwsze, dlatego że wycofano, skończyły się unijne dotacje do eksportu wołowiny. Eksport wołowiny w 2010-2011 roku dlatego tak dobrze funkcjonował, ponieważ były unijne dopłaty do tego eksportu. Jak dopłaty do eksportu wołowiny się skończyły, to eksport do krajów arabskich, do Izraela, do Turcji załamał się prawie o połowę. Więc nie z powodu zakazu uboju rytualnego, tylko dużo wcześniej. A drugi powód, dla którego eksport do Turcji załamał się dramatycznie w 2012 roku, czyli wtedy, kiedy w Polsce eksport mięsa rytualnego czy ubój rytualny szedł pełną parą. Nastąpił dlatego, że Turcja, żeby ratować się przed zalewem polskiej taniej wołowiny, podniosła cła z 30% na 70%. I dlatego w przeciwieństwie, czyli wbrew temu, co projektodawcy próbują społeczeństwu wmówić, że to z powodu zakazu uboju rytualnego, że my moglibyśmy dużo więcej eksportować. Nie, na tamte rynki nie moglibyśmy, dlatego że tam się już skończyło. Natomiast bardzo jest obiecujący rynek krajowy. I z naszych wyliczeń, ja już nie chcę tutaj wchodzić w szczegółowe wyliczenia, ale służymy Państwu i możemy je przedstawić, ale z naszych wyliczeń wynika, że gdyby w Polsce dołożono starań do wzrostu spożycia wołowiny, w tej chwili jest to około 2 kilo na obywatela rocznie, gdyby podniesiono i stworzono możliwości i wzrostu tego spożycia wołowiny tylko do połowy średniej unijnej, bo w Unii jest to 16 kilo. Gdybyśmy my podnieśli tylko do 8 kilo rocznie, to cały ten eksport rzekomo stracony z powodu zakazu uboju rytualnego, trzykrotnie wyższy moglibyśmy umieścić na naszym polskim rynku. I pytanie zostaje, dlaczego właściciele ubojni
dlaczego PSL, dlaczego Ministerstwo Rolnictwa i środowiska związane z PSL-em zaniedbują polski rynek, dlaczego nie stwarzają sytuacji, w której polski konsument miałby dostęp do tej dobrej wołowiny, którą żeśmy wcześniej eksportowali, a chcemy to pchać za wszelką cenę na Bliski Wschód. Czy dlatego, że polski konsument nie może politykom związanym z PSL-em i właścicielom tych ubojni zafundować w czasów nad Zatoką Perską w hotelu pięciogwiazdkowym? Więc ja chciałabym z tego miejsca zaapelować. Nie chcę tutaj już dłużej przedstawiać szczegółowych zarzutów. One są wszystkie w uzasadnieniu. Państwo będą mogli dostać, tak? Będzie dostępny ten wniosek razem ze szczegółowym uzasadnieniem, dla którego Sejm powinien raz jeszcze ten kulawy wniosek, ten kulawy projekt odrzucić. Chciałabym na koniec powiedzieć jedną rzecz i zaapelować do posłów, polityków PSL-u, ale również innych środowisk politycznych tu w tym Sejmie, które popierają ten projekt i ten pomysł. Panowie posłowie, jako obywatelka apeluję, czytajcie wnikliwie to, nad czym później głosujecie i debatujecie. Jeżeli polski Sejm podnosi rękę i popiera projekt, który jest projektem kompletnie bezzasadnym i posługującym się uzasadnieniem, w którym nie ma słowa prawdy, a przynajmniej niewiele jest tych słów, które można uznać za prawdę, to jak to świadczy o jakości stanowionego prawa? Więc apeluję o podniesienie jakości stanowionego prawa. Apeluję o to, żeby posłowie czytali wnikliwie projekty. Dziękuję. Dziękuję pani bardzo. A propos, już kończąc, a propos jakości prawa, przyjęcie tego projektu będzie niestety skutkowało tym, że naruszymy prawo obowiązujące w Unii Europejskiej i narażamy się na proces w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu. To może doprowadzić do tego, że Polska będzie miała także problemy, nie tylko tutaj, jeśli chodzi o sytuację w Polsce, ale także na poziomie Unii Europejskiej. Więc apelujemy do posłów i posłanek, żeby w pierwszym czytaniu, mimo że jest to projekt obywatelski, ale projekt, który już był procedowany, projekt, który już był przedyskutowany, ale przede wszystkim projekt, który jest niezgodny z obowiązującym w Polsce prawem, ale także taką czystą, humanitarną troską o dobrostan zwierząt, żeby ten projekt po prostu w pierwszym czytaniu odrzucić. Jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć a propos tego, co tutaj pan poseł mówi, dlaczego to jest niezgodne z prawem unijnym. Dlatego, że wyjątek w prawie unijnym, który dopuszcza ubój bez ogłuszania, mówi tylko i wyłącznie o potrzebach religijnych, na potrzeby mniejszości dużych społeczności, tak jak w krajach zachodnich są duże społeczności żydowskie i muzułmańskie. I to jest tylko wyjątek, w związku z czym zatwierdzenie ustawy, której celem jest rozwój gospodarki i handlu i eksportu, stoi w jawnej sprzeczności z prawem unijnym, o czym bardzo wiele razy już wypowiadała się na ten temat Komisja Europejska. W tej sprawie komisja się już wypowiadała, stanowisko jest jasne. Nasze stanowisko Klubu Poselskiego Twój Ruch jest także jasne. Składamy wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu. Serdecznie panom i pani dziękujemy.